Na szczęście tutaj mogę robić reupload, więc jeżeli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, tak jak wtedy miał 11 wyświetleń, dwie łapki w górę. Także lecimy. Pamiętacie, jak tutaj pisałem? Myślę, że nadszedł czas na to. Nie wiem, ale przygotowywałem się do tego z miesiąc i jeden dzień. Dobra, teraz powinno być ok. Pamiętacie, jak tutaj pisałem? Myślę, że nadszedł czas na to. Nie wiem, ale przygotowywałem się do tego z miesiąc i jeden dzień. Ale myślę, że już mam wystarczająco. Wystarczająco mam materiałów, które zebrałem. Nie materiałów, tylko w ogóle. To, co trenowałem, żeby zacząć ten odcinek. Także no, chyba możemy zaczynać, nie? Tak więc wszystko jest. Widzę, że ten film się wzbogacił, jakby, przez ten cały czas. I myślę, że chyba jak zdobędzie 150 wyświetleń, to on usunie wtedy. Chociaż no, poczekamy, zobaczymy, nie? Także na razie nie będę pokazywał tam przewinę. Oczywiście on mnie specjalnie zakrył, bo niby prawa autorskie by miał, ale on się sra za dużo, więc no, chyba możemy zaczynać. To jest akurat ciekawe, bo typ ostatnio napisał, że on ma na mnie wywalone i gdzieś. No ta, bardzo. Koleś ma tak na mnie wywalone, że normalnie zrobił o mnie filmik. Żenada. On nawet nie pomyślał, co on mówi. Trz. Naprawdę, co trzeba mieć we łbie. O. Dobra. Skoro chodzi o ten... Ja tą starą kurwę zablokowałem na tydzień. No nie? Dostała bana ode mnie na tydzień na WhatsAppie. To nie jest jakaś mamusia, tylko stara kurwa, nie? Już 52 lata prawie. Śmieszne, nie? Bardzo. Ho, 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 ho. Więc tak, dostała bana na tydzień na WhatsAppie i znowu nie może do mnie nic wysyłać. Żeby nie było takich jaj. Także no, przewinę. Nie mogę teraz zdjąć go. Co SF, z dupy nie wsadziłem mikrofonu. Ty idioto jebany. Wy idioci w ogóle. Już on w ogóle sprowadził siebie, Maciusia. Kurwa, on myśli, że jest księciunia na tym kanale. Tego czarnucha. Jakby szefitek. Ale śmieszny, ho, 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 ho. Myślą, że mi coś powiedzą. Grubo się mylą. Jebany gad, jak i ta jebana suka. Aż wstyd powiedzieć jej imię. Ech. Także ogólnie ja mam wbudowany mikrofon w urządzenie. Nie? Wbudowany mam mikrofon w urządzenie. Więc nie mogę nic z nim zrobić. Jeżeli oddalam telefon, to mnie ciszej słychać. No nie? Widzicie? Ale jak przybliżę, to już od razu słychać, nie? Widzicie efekt? Nie mogę nic z tym zrobić. Także, no, nie macie nic do gadania. Maciuś tam się jeszcze srał, jakieś małe rzeczy, małe gówna. I tam nie będę tego puszczał, bo on nie ma prawa głosu u mnie. Poza tym, cenzura jest dla słabych, mordo. To jest akurat accurate, że cenzura jest dla słabych, bo ci, którzy są przewrażliwieni widzami, to tak robią, nie? Tak oni wejdą w mój prawdziwy film i tak go obejrzą. Więc się nie martw. Link do części pierwszej z tego, że zobaczę mu tego nigersa, nigga. To akurat w opisie albo w przypiętym komentarzu.
No i ostatecznie przypiąłem jakiś, jacyś trzech debili zgłosiło ten film i usunęło mi. A mógłbym to zrobić nawet dzisiaj już. A jakiś głupi system YouTube usunął ten film. Na szczęście mogę zrobić reupload, nie? Essa suki. Kto wie. Możecie sobie tam wejść. To mi nie za bardzo wyszło, więc to jest jakby revamp tej pierwszej części. Jeżeli wiesz, co mam na myśli, nie? Ja tam niczego się nie boję. Pulpecie tłusty, więc tam zamknij mordę. Tam masz gówno do gadania. Pewnie się ukrywasz przed kamerą, bo jesteś taka wielka, że masz własny kod pocztowy. To było właśnie mądre śmianie się, jakby ktoś nie wiedział. Tak fajnie, że ja mogę zrobić reupload. Także Essa z wami i z tymi, co zgłosili. Nic nie poradzicie. Będę robić takie reuploady właśnie. I nawet zwykłe zgłoszenia nic nie dadzą. Ha! W ogóle tutaj się dużo dzieje, jeżeli chcecie przewijać do fajnych momentów. Bo każdy filmik ma swój jakiś cool moment. Tak samo ten filmik miał. Ale jacyś idioci musieli zgłosić i idiotyczny system usunął, nie? Wiecie jak jest. Zawsze się znajdą hejterzy, którzy pozgłaszają i później system głupi się ich posłucha i usuną. No wiecie jak jest YouTube, nie? Słucha się zarówno tych głupich hejterów, jak i właśnie takich. No właśnie, są hejterzy głupi, głupsi, a potem już są tacy trzech, których nie powiem imienia, bo aż wstyd powiedzieć. Także możecie sobie przewijać, bo i tak czuję, że ten odcinek będzie coś tak długi. Coś tak czuję. No jest długi, jak patrzę na długość. Tylko, że został zmieniony na prywatny właściwie. Być może będę mógł, być może powtórzę to, co wtedy gadałem na innych odcinkach. Być może powtórzę to, co gadałem w pierwszej części tej reakcji. I być może powiem to, co jeszcze nie mówiłem, a obiecałem, że będzie w drugiej części. To było na reakcji na trailer. Tam właśnie mówiłem, że... Właśnie tam zwyzywałem, że o czym nie powiem, ale to będzie w drugiej części. No i ta druga część tyle w sobie miała. A głupi system musiał usunąć. Już nawet nie mają pojęcia, ile się do tego przygotowywałem. Po prostu żenada z wami. Na szczęście mogę zrobić reupload. Także Essa z wami. Nic nie poradzicie, haha. Z Minecraft Apokalipsy. Nie wiem, czy ktoś kojarzy w ogóle, czy kto pamięta. Ja kojarzę. Bo za tym, czemu on wstawił tu artykuły, jak on dobrze pewnie wie. Albo nie wie, bo jest niedoinformowany. No, on właśnie jest. Dlatego wstawił. Bo myślał, że się przestraszę. Wiecie, o co chodzi. W ogóle nie interesują mnie artykuły, po pierwsze. Po drugie, to nic nie da, jak ja i tak będę robić swoje. Także to jest dolewanie mi paliwa, koleś. Dolewasz mi paliwo dla dalszych działań, więc to nie pomoże w ogóle. Porzuć nadzieję, bo... I się poddaj, bo i tak nic z tym nie zrobisz, nawet filmem. Ani komentarzem, niestety. Dwa ekrany są, jest z nich nagrywany dźwięk. Zawsze w czasie on ma echo. No, tak powiem, że obejrzałem ten jego film i... No miałem echo, zdarzyło się, ale ja nie kontroluję akurat tego, bo akurat nie patrzałem na ten film, że miałem echo. Być może, że włączył dwa obrazy. Dlatego może miałem echo. Obwiniaj siebie, koleś, nie mnie. Może i jest beka. Ale tutaj muszę być poważny, normalnie. Bo to nie są już żarty. Naprawdę. Żarty się skończyły. Teraz już jest poważnie. Wiecie, o co chodzi. Tutaj w tym momencie mówiłem, że pizda się drze. No ten gruby pulpet się darł, nie? To jest akurat accurate, bo ja przewijałem, żebyście ich nie słuchali. Ale to wiecie. Ten film mógłby się aż tak wybić. Ale znalazło się trzech debili i głupi system, który usunął.
bo oni pozgłaszali oczywiście, że nada. Oni nawet nie wiedzą, że ja w ten sposób też mogę reuploadować. I to jest akurat accurate, jak mówiłem. Albo tego nie mówiłem. No tego nie mówiłem, nie. Akurat był part 1,5, czyli półtorej jakby przed drugą częścią, ale jest 29 lutego, to nagrywam. Bo obiecałem, że na koniec lutego. Ale tak. Tak, ta nadęta pizda się tak darła, że to jest niepojęte. Jakby dlatego lepiej graj z chłopakami, żebyś nie słuchał jakichś pisków i krzyków. Kurwa, takich histerycznych naprawdę. Ona chyba ma nadal 2 latka. Racja. Dobra, tam jebany gadzi, zamknij mordę, tam nie mam mikrofonu w dupie i tam już tu ma... Ja właśnie przewijałem do tych momentów, w którym robiłem pauzy. Dlatego nie możecie zrozumieć za bardzo, co tu się stało, ale tak to ja przewijałem film, to tam patrzcie się na tą białą kreskę, co tam się przewija. To właśnie przewijam do momentów. Czułem, że mam wbudowane w urządzenie i to zależy, na jakiej odległości mówię do telefonu. Więc nic nie poradzisz. I poza tym się nie odzywaj, bo i tak nie masz prawa do głosu u mnie. I nie odzywaj się nieproszony. Tam masz prawo do głosu. Jeszcze mi napisał, że zapłacę, że mnie ostrzegał. Że niech się chłop nie zesra. Będzie straszył, się w końcu zesra w gacie. Tak jak ci wszyscy, co właśnie taki film o mnie kręcą i komentarze piszą. Tak. Bo to nie są żarty. To jest już poważna sprawa, dlatego jestem już poważny. Znowu pulpet się odezwał. No i co z tego, że jakieś kicy ci napadły, jakieś dziewczynki? Czy ona jest głupią pizdą, czy tą dziewką, że ona tak krzyczy? Ona ma nadal 2 latka albo z rok, żeby tak piszczeć i krzyczeć. Ja nie mogę. Prawdziwe. Totalne dno. Tak. Racja. Po prostu brak słów na tą czwórkę. A to co, trójka jakaś w tym... Nie przytoczę ich nazw. Nie warto. Nie, absolutnie. I dobrze. Są zbyt chujowi, żebym powiedział ich nazwy. To jest prawda. I absolutnie nie pokażą się na moim kanale. I dobrze. Także no... To jeszcze akurat nie koniec tego filmu, więc oglądajcie do końca, bo będzie się działo oczywiście. No i się dzieje. Bardzo. Nie wiem, czy mnie było słychać. A jeżeli mnie nie jest słychać? Chłopie, czemu sobie nie podgłośnisz? Czy to jest takie proste? Jeżeli jest za cicho na przykład, to podgłaśniasz sobie, a nie myślisz, że coś ja tam innego mówię. To cię nie kosztuje po prostu. Podgłośnić sobie. To nie kosztuje wiele. Połamie ci się kość palca? Nie sądzę. Chyba, że masz bardzo kruche kości od picia Pepsi. 40 litrów na dzień. Więc... Hello. Czas najwyższy się nauczyć. A ty tam się zamknij, szefitek, bo to co obejrzałem, to tam nie muszę grać w takie gówna, jak wy gracie. Bo ja tam nie muszę grać w takie gówna, jak Lidl Company. Co to jest za gówno w ogóle? Ja tam widziałem gameplaye i nie muszę w to grać. Ja będę komentował, co chcę i co mi się podoba, i ile mi się podoba. A ty nic nie zrobisz. Także utkaj ryło, bo i tak nie masz prawa do głosu u mnie. No, taka prawda. Ja akurat wiem, co jest w tej grze, bo ja widziałem gameplaye, ja wiem, na czym ta gra polega. I wy nie macie nic do gadania. Jeszcze pulpet i jebany gad się odezwał. Ta dziwka jeszcze. Bo Jezu, szkoda mi gadać jej imię. I jego imię też. Tego gada jakby. OMG. Po prostu ten film jest warty L. Po prostu. Brak słów praktycznie. Po prostu bekę z siebie robią przed widzami. I jeszcze kpią na mój temat. W ogóle... Wymyślają. No właśnie po to tu jestem, żeby ich wyjaśnić, nie? Chyba oczywista sprawa. Nie oni. Ja bym na pewno przeżył.
piździsko się wkurwiło. A właściwie to jest akurat efekt, który Maciusiek dał. Ja go znam, to znam jego imię, nie? Przecież ja go znam. To jak mogę nie znać jego imienia, chłopie? Nawet nie próbuj ukrywać prawdy. Bo przy takiej prawdzie to masz krótkie nóżki, więc daleko nie uciekniesz. Ludzie się dowiedzą prędzej czy później. Ale mniejsza. W ogóle to, co powiedziałaś, to jest nielogiczne. Dlatego ci nie daję prawa do głosu, bo ty masz utkać mordę i się nie odzywać. Ale wybrałaś złą stronę. Więc teraz są konsekwencje. Nie wiem, czy wiecie, czy to coś takiego istnieje. Pewnie nie wiedzą, dlatego na tym filmie tłumaczyłem. Zresztą i tak odzyskam ten film. I zrobiłem reupload przy okazji. Więc będzie i reupload, i ten filmik. Niestety. Ale ja zachowuję każdy film, który jest na przykład tak wartościowy jak ten. Wy tam możecie sobie gadać i zgłaszać. Ja mam to gdzieś. Ale na pewno nie wiecie. Co mnie obchodzi, że sześć potworów może mnie zabić w ciągu milisekundy. Ja i tak jestem zwinny, więc i tak bym dał radę. Nie bez powodu trenuję w CS-ie i w Minecrafcie swojego skilla. No. Nie wiem, czy ci debile wiedzą, ale ja wiem, co to jest cięcie, bo gdybym nie wiedział, to bym go nie miał. A właściwie tak początkowo było, że nie wiedziałem, jak się robi cięcie i w ogóle. Dlatego nie było cięcia na moich pierwszych filmach, ale później już były cięcia. Pewnie nie oglądacie moich filmów dokładnie. Yikes. Po prostu współczuję wam przyszłości i teraźniejszości. Ho, 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 ho. No. Ty nie widziałeś, bo nie oglądasz. A skoro nie subskrybujesz, to wiele rzeczy cię omija, więc może jak zasubskrybujesz, będziesz oglądał na bieżąco. Poza tym nie wiem, czy wiesz, ale jest coś takiego jak powiadomienia, więc możesz sobie zajrzeć, czy jakiś film nowy nie wleciał, to możesz sobie zobaczyć, czy jest tam cięcie, czy nie, bo każdy film jest inny. To nie jest tak, że ten film nie ma cięcia i wszystkie inne nie mają cięcia. To jest twoja perspektywa, ty halucynie, ty grzybie jeden. Jezu, halucynny grzyb po prostu się znalazł. I jeszcze mi tłumaczą, kurwa, przemądrzałe główki. Za kogo się oni mają w ogóle? No właśnie. Czy się stawiają w ogóle? No właśnie. Gościu, weź przestań. Nie rozbawiaj mnie. Jakby ktoś nie wiedział, to po prostu, dlaczego pomijam to tak, bo po prostu nie daję im prawa do głosu, dlatego nie pozwalam im ich słuchać akurat. Dlatego, że oni tam pierdolą głupoty i nie chcę, żebyście usłyszeli ich głos, bo żenada. Ale Maciuś ma w części prawo, więc ja akurat pokazuję jego głos. Jeżeli ktoś kojarzy go, to może do mnie napisać. Chętnie się z nim zgodzę. Oczywiście, jeżeli ktoś go zna w prawdziwym życiu, rzecz jasna, no nie? No, full ekranu nie ma, bo nie zrobiłem. Nawet jeżeli bym zrobił, to i tak by powiedzieli, że za mało. To to weź, gościu, co tu się wysilać? Nieważne, co zrobisz, ludzie i tak będą pierdolić o tobie głupoty i w ogóle wmawiać tobie jakieś różne nerdowe rzeczy. O ile wiesz, o co mi chodzi. Ja wiem. Chyba nie jesteś tak tępy, żeby zrozumieć, o co mi chodzi. Nie zrozumieć, co? Prawda. Mam nadzieję. Masz tych emocji? No to gdyby grali w prawdziwym życiu, to... To jest też accurate. Zgodzę się z tym. Ja też. No, bo to jest akurat prawda, to co powiedziałem teraz. Wiem. Bym akceptował takie coś, ale tak? Koleś, to tylko gra. It's only game. Why have to be mad? It's only game. Why you have to be mad?
No właśnie, to tylko gra. O co się srasz? No właśnie. Nie no, miękkie pipy po prostu. Wiem. Naprawdę, cytuję o... LOL. Ja też. Mogłeś nie otwierać. Mógł nie otwierać, ale otworzył. No nic, nie posłuchał się mnie, a właściwie siebie. Siebie się posłuchał i zdech. No. Ginął za każdym razem przed cięciem. Że tak powiem, żeby znowu ich dupa nie bolała. I żeby nie mówili nerdowych rzeczy znowu do mnie. Bo po prostu hell no. Hell no, bro. Serio. Jeszcze powiedziałem, że biedak. Co to kuźwa mówi, że biedak? Kto to mówi, kuźwa? No właśnie, kto to mówi, kuźwa? Ja. Bo mam takie prawo. A ty nie mówisz. To jest twój problem. No to masz problem. No masz problem, którego raczej nie rozwiążesz, bo pewnie nie jesteś taki wyrozumiały, jak się wydajesz. Fakt. Ja myślałem, że ty masz potencjał, ale widać, że jesteś zmanipulowany przez Maćka i teraz myślisz jak on. Prawdziwe. Dlaczego biedak? Bo tak, ja tak powiedziałem. I poza tym znowu ten pulpet się odezwał. Nadęta pizda. Co się nadymiła i ma dymienicę. Jeżeli wiesz, co mam na myśli, nie oglądałeś poprzednich filmów, to możesz nie wiedzieć, no. Dobra, to akurat byłem... Przerwa na kibel, tam wróciłem z kibla, to tam nieważne. No. Okej. Okay. Wytłumacz, dlaczego mam nazwane Cockfight Chicken? To jest KFC. Kill Fat Children. Zabijać grube dzieci. Czyli jeżeli jesteś gruby, no to się nie skończy dla ciebie dobrze i ci z fabryki KFC cię wezmą i będą sprzedawać na tacy. Także uważaj na siebie. Albo rób to, co ci hardkorowy umysł podpowiada. Decyzja należy do ciebie, ale pewnie wolałbyś tą drugą, co? No? Mhm. Wszystko polega jedynie na Czekaj. Także to dosłownie wszystko polega jedynie na butelkach. No w sumie na gromadzeniu śmieci, właśnie zbieraniu śmieci i potem biegniesz do statku i odlatujesz. Jesteś jakby takim śmieciarzem kosmicznym. Praktycznie to na tym polega, że idziesz do tej fabryki znaleźć parę śmieci, unikasz potworów, kładziesz gdzieś w określonych miejscach te śmieci, na jakiej planecie tylko chcesz i wtedy biegniesz do statku, jak zrobisz odliczanie do destrukcji i odlatujesz i gra complete. Ja właśnie wytłumaczyłem całą akurat fabułę Lidl Company w tym momencie. Zajebiście, co? Weźcie od razu 4 paczki żubra i będzie po sprawie. No, 4 paczki żubra. Podobne co do butelek, ale to są puszki akurat. Rzadko kiedy żubr spotyka się w butelkach. A co dopiero szklanych? No, ja się z tym nie mogę nie zgodzić. To już prędzej puszkę żubra znajdziesz. A jeżeli wypijesz żubra, to jesteś tym, co pijesz. Jeżeli wiesz, co mam na myśli. Czy polega na butelkach? No wszyscy słyszeli to. No, jak koleś puszcza trzem osobom i one mają głośniki akurat podpięte, chyba że temu pulpetowi się odciął, tej piździe zasranej, no to chyba miała problem. Ale to już nie mój problem. No, nie chcę wymieniać sprzęt. No. Jeżeli nie słyszysz, no to masz problem, jak nie słyszysz. Przykro mi, a w sumie nie przykro, bo jestem u Maćka. Jakby nie kupię tej gry. Możesz se paplać. Czy gówno mnie to obchodzi? Idź się zajeb, idź się zabić, cokolwiek chcesz.
idź wąchaj marihuanę. To jest najlepsze, co można byłoby zrobić w takiej sytuacji. Ale ja wolę tam reagować, bo jestem hardcorem. Jestem hardcorem. No tak wyśmiewam, tam to jeszcze... No, czarnego? On to zrozumiał jako nigę? Czy co? Bro. Nie wiem, ale chyba on zrozumiał jako nigę. Albo po prostu miał wyciszony telefon za bardzo i nie usłyszał. Poczekaj. Czekaj, czekaj. No tak wyśmiewam, tam to jeszcze... Tak, nigger. Tak. No dokładnie, nigger. Tak. Słyszałem to. On chyba też słyszał, bo miał podgłośnione. Nigger. Dźwięk wyjebało. Oczywiście Maciuś musiał stawić dla słabych cenzurę. Przecież go kidsy nie oglądają. Mnie w większości oglądają osoby z ponad 40 lat. 44, 54 lata. Aż 34% stanowią widzowie, ci, którzy oglądali mnie. Także gościu, dorośli mnie oglądają, to mogę mówić, co mi się podoba. Cze. Słyszałem, niger i niga. Tak. Uwierz mi, nie zbanują, bo admini to i tak moi przyjaciele i tak mi nic nie zrobią. A wy to tam możecie sobie gadać. Wy tam widzicie, co innym dostaje się po dupie. Inni dostają po dupie, a ja siedzę na tronie i nie interesuje mnie to. Normalnie jak król, co nie? Takie porównanie, nie wiem, czy czaicie, czy w ogóle macie mózg, żeby zaczaić, czy jesteście tacy tępi, że nie czaicie i no. No, jakby patrzysz na to z tej perspektywy, to ja siedzę na tronie i gapię się, jak inni dostają po dupie banami i w ogóle, że blokują im konta, a ja siedzę na tronie i podziwiam, jak prawdziwy król z drapacza chmur. Nawet nie czuję, że rymuję, ale teraz poczułem i to dosyć solidną dawkę. Ale pojechałem, co? Krótkie i fajne, takie dissowe. Poza tym ten Maciuers! To naprawdę stosuje cenzurę dla słabych, przecież chyba go kiedy oglądają 80% widzów. Ja należę do mniejszości oczywiście, bo mnie oglądają dorośli z tego co widziałem na statystykach, bo 30 ileś tam procent stanowią osoby w przedziale 44-54 lata. Więc no halo, chyba mogę mówić co mi się podoba. A jak nie zgadzasz się, to masz problem. I nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Nie ma o czym, po prostu nie ma. Jeżeli się nie zgadzasz. Bo ja się ze swoim zdaniem zgadzam i zostaję przy swoim, nie? Czajesz bazukę? No to po pierwsze, a po drugie znowu pokazuję, że jestem rasistą. Ja tam nie pokazałem, że jestem rasistą, bo rasistą to... akurat nie jestem. Ani rasistą, ani hipokrytą, więc... Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Po prostu nie jestem. Ani tym, ani tym. Aż tak jak można byłoby się spodziewać, że coś mówię rasistowskiego, to nie znaczy, że jestem. Poza tym, ty w ogóle wiesz, co to znaczy? Hipokryta? Jak ja nie jestem hipokrytą? Że ty idiotko jebana. Debilko. Że ty nawet nie wiesz, co to znaczy. Ty w ogóle wiesz, co to znaczy? Ja już ci pomogę z twoim niedoinformowanym, idiotycznym mózgiem. Już tam jej pomogę, bo naprawdę nie rozumiem. Dziwka jebana. Tamten pulpet. Ona żre wszystko. Żre kepsy i w ogóle wszystko, co ma tłuszcz i w ogóle cukier. To wygląda jak poczwórny burger z miażdżycą i tarczycą. Ho, 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 ho. W ogóle
ale czekaj. Wziąłem translator, popełniłem błąd. Każdy popełnia błędy, także sorry. A, to jest akurat ten angielski, ale spokojnie, przetłumaczę. No, dupa jebana, to tam nie wie, co to jest. Nigger i nigga. Oni nawet tak są przewrażliwieni na N-word. Czy tam nigga, czy tam nigger, cokolwiek tam chcecie. Ile razy ja takiego słowa używałem i nic nie dostałem za to. Żadnej kary. Bo tak jak mówiłem, administratorzy to są moi przyjaciele i tak nic nie zrobią. Więc to śmiechu warte. Tam w ogóle niech tak w ogóle nie gada za dużo, bo jak się nadymi od gadania, to będzie wyższa niż Eiffel Tower. Albo nawet Burj Khalifa. Taka będzie nadymiona. I co będzie mieć? Dymienicę, bo będzie nadymiona. Czaisz? Może ciebie to rozbawić, ale ja się nie śmieję. Bo ja jestem poważny, no nie? Czaisz? No i zaczyna się. Teraz to będzie trwało z kilkanaście minut. Ale no nic, też sobie obejrzymy. Żeby takiej Sigmie usunąć taki fajny film. Weź przestań. Że to jest po prostu niewiarygodne, że system taki, że taki głupi jest ten system, że usuwa, jak trzech debili zgłosi. Na szczęście chyba mogę odzyskać ten film. Więc ja go na spokojnie odzyskam oczywiście, nie? Ale Sigma, moment. Ale Sigma. Ale Giga Chad. No, rozbawiło mnie to po prostu. Także jak coś to wiecie. I żeby z takimi fajnymi momentami filmik usunąć. Żeby się wstydzili. Już naprawdę. Dobra, ale po tym całym mewingu Sigmy, to tam wróćmy do tych kaszojadów, czy tam gównojadów, jak wolicie. Prawda jest taka, że po godzinie całej na koniec nie miałem co komentować. Nie to, że nie miałem siły. Miałem cały czas siłę. Bo jeżeli mam nagrywać, to muszę mieć siłę. Jak ultra hiper Chad. Czaisz? Byłem tak urodzony i takie było moje przeznaczenie od zawsze. Nic nie poradzisz. Możliwe. Jak oceniać ten filmik? Ja oceniam, że ja zrobiłem to, co uważałem, że musiałem zrobić. A to, że ty nagrywasz takie filmy, to nie ma żadnego znaczenia, więc możesz się poddać, Maciuś. Jest poniżej skali, a bolało jak spadłaś z nieba, bo masz cały ryj zmasakrowany. Nic dziwnego, że jesteś singlem. Dobra, ja nie wrzucę nigdy jego niku i nie będę nie podawać jego imienia. Nie będę nie podawać. Czyli będę podawał. Bo... to, że wasze gadanie nic nie zrobi.
Jeszcze Pulpet się odezwał na koniec znowu. Normalnie zastanawiam się, ile ważą jej teksty. Serio. Po tych całych naleśnikach, co ona wpierdalała i tych kaszkach Nestle. No i znowu się zaczyna. Czy te momenty nie są po prostu cool? Nie no, w shortsach to niektórzy tak robią właśnie. Więc dlaczego ja mam nie wypróbować? To dopiero Giga Chat Style. Tutaj mi akurat za bardzo nie wyszło. Ty jeszcze te oczy. Wiesz, że ja cię widzę. O kurwa, to jest straszne akurat. Na siema! Na siema! Jezu. Te wszystkie efekty są zajebiste, nie? To była Godzilla w wykonaniu Szefitka. Także jak coś to wiecie. To była Godzilla w jego wersji. To było dobre, dlatego się zaśmiał. Dlatego się zaśmiali. Telefono się wszystko zaświeciło. Spoko. Ale nikt nie pytał. Ciekawe co? No na pewno nikt tak nie beka. Chyba, że ci utalentowani do tego. Ja widziałem akurat challenge, tam z tym, ten, gdzie zrobił człowiek taki, co miał najdłuższy bek i najbardziej groźny. Serio, mówię. O chuj, że pan żyje. A ty jeszcze jakie masz życie? To jest Maciuez, Maciuś Teofilaczek, Robert Teo. Kto kojarzy, to pozdro. Z samej góry. Co? Masz życie? Nie, bo pyta się, czy masz życie. Nie. No masz się, widzę. No, nie ma życia. Ten koleś raczej nie ma życia. Ja to przynajmniej mam życie. W internecie i w prawdziwym życiu. Żyję swoim życiem. Nie każdy to jest w stanie zrozumieć. Nie każdy jest w stanie to zrozumieć. I to jest prawda szczera. Żywowolecna to, ale masz małą lufę. To ma dwa znaczenia, że masz dużą lufę. Ale to zależy, w której sytuacji jesteś. Jeżeli wiesz, co mam na myśli. Krótkie, bardzo dobre. Gdzie ty jedziesz? No. Nie jedź, ty, jedź główną drogą, ty jest jakiś pijany jesteś, nigdy się jedzie główną drogą. Ta, on jest pijany. Ciekawe, czy on spróbował alkoholu kiedyś. Niech on od razu weźmie Desperados, bo ma fajny smaczek, a potem flaszkę. Od razu. Tylko nie pomyl z koktajl mołotową. No bo nie będzie kolorowa, ale że... No, po Desperadosie cię taki rozgrzewce, to od razu walwudę. Taki poradnik ode mnie, nie wiem czy czaisz. Nie każdy jest to w stanie zrozumieć, jak mówiłem. Bo nie będzie kolorowo. Się tam będę pies pijał główną drogę, nie się widziałeś. Jak przyjechał. Ja to wiem. No bo dlaczego... Oczywiście ich we trzech gra, bo ja słyszałem trzeci głos, więc no. Mówię, nie jest główną drogą. To jest... Śmierć. Chwilę miał rak tam, bo
czołgiem, który wyjechał na mnie. Nie mów mu, co ma robić, to on sobie da radę. Gościu, jak ja miałem 7-9 lat, to zaczynałem grać w CS-a i już byłem bardzo dobry. I do dzisiaj jestem. A wy nie potraficie w takie fajne gry grać jak CS:GO. Serio, jakby... CS:GO i CS2... Właściwie te same gry, tylko że CS2, a w zasadzie CS:GO 2, to CS:GO przeniesiony na Source 2. Przez Valve, bo im się znudził. A tyle lat frajdy było. Ale mniejsza. To nie temat na ten odcinek. Na cholerę się zastanawiasz tak nie stać we mnie, tylko patrzysz się na mnie. Znaczy dla mnie to dobrze, ale... Myślisz, czy jest dobrym playerem, czy złym? Wiem, właśnie on nie żyje. Normalny setny, ale wiesz o co chodzi, nie? Że dalej grasz i to się fajnie nabija. Przyjmuję, a... Nie żyję. To dlaczego mówisz, skoro nie żyjesz? Nie no, wiem o co chodzi. Nie prój się. Trzymaj łzy, bo się popłaczesz. Ho, 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 ho. I znowu. Żeby taki fajny film z takimi fajnymi momentami usunąć. Wstydziliby się. Jeszcze to światło obracające się, taki fajny efekt. Ten efekt akurat był straszny, okej. Okay. Jej w ogóle on ma. Jakby ta strzyka adrenaliny. Jetą, ja pej i chuj. No nie? Ustawię ja klatę. Dobra, zrzuciłem bomby. Ten cholera, co płaszcza na ciebie! O kurde, przeciąłem obok. Ale twój samolot umie dodżować. On ma na pewno wyższe IQ od ciebie. Ale nie większe od mojego. Nie każdy to potrafi zrozumieć. Ja się widzę. Zniszczyłem. A, ja nikogo nie zniszczyłem. Ale maleństwo. Maluch mały, takiemu to możesz łatwo wyjebać. Podobnie jest z ludźmi. Nie każdy to potrafi zrozumieć. Bo taka akurat jest prawda, nie wiem czy wiecie. No maleństwo jest. No maleństwo mnie zabiło. Dziwisz się? Jesteś... Ono jest dwa razy silniejsze od ciebie, jak nie trzy razy. Nie silniejsze ode mnie nawet. Nie jest silniejsze, natomiast ode mnie. Nie każdy jest to w stanie zrozumieć. Jeżeli wiesz, to mam na myśli oczywiście. To co maleństwo? O, to mnie zabiło. Jest nie. Nie. Przywołujesz z dołu na górę. To się dzieje? Ale ty wybuchłeś, widzę. Ale się palisz. Dwa. Tyle mogę. Przez chwilę miałem wrażenie, że on się zestrał, bo miał taki podobny dźwięk. Ale nieważne. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to przewincie sobie film 10-20 sekund. Od tego momentu. Jeśli zablokuję na przykład dwa wejścia, oba. No już to jest tak... Prawo do zniszczenia. Jeśli masz grupę na jakieś 4-5... No i zajebał go jak z AWP-a. Jeden strzał, jeden poległy.
Nie każdy jest to w stanie zrozumieć. Ale to jest nawiązanie do CS-a, taka mała podpowiedź. A nie, ja nie żyję. Jadę ci pomóc. Jadę ci pomóc. Będzie zderzenie pomocnicze. Bob budowniczy zawsze radę da. Znaczy, nie za bardzo pasuje żart, ale wiecie, o co chodzi. Udałoby się, bo twoja latarka. Uwaga. Gdzie ty jesteś, ten człowiek? Uśpa, no czemu, komander, a nie? Nie, nie, oj, nie żyje. No. Zmarnowane poświęcenie, to się dopiero nazywa. To dosłownie ja celujący do bota z tego, z wrogiej drużyny w CS-ie, który się cały czas rusza, jak ta siemiec jakiś. I ja nie mogę do niego wycelować, bo dosłownie. Rzadko kiedy mi się udaje, ale no. Nie mogę wracać z działkiem. Dobra, koleś go trafił, to spoko. O co ty się mówi? Mój samolot zniszczyłeś, to ja twój samolot zniszczyłem. 5, 4, 3, 2, 1, nie strzelaj, no Jerzy. Granata. No to masz problem. Proste. You have a problem. I to jest ten problem, którego nie możesz cofnąć. Poszkodowany na całe życie. Taki scenariusz. Nie każdy to potrafi zrozumieć. Pumaty da 505. M4. Ta, 501, 505 od razu. Koleś się trochę przejęzyczył, ale tak tylko dostrzegłem. 33. No już skoczyło mi działka przeciwpancerne. No to masz problem, którego już nie cofniesz i poszkodowany na całe życie i chuj. Aba, lecieć. A wiesz, to jest najlepszym amunicją? Co? A jak myślisz? Domyśl się. Ammo. Co ty robisz? No ty zjebie. No. Opuszczony dom. Klasyk. Ty robisz. Napisz coś, duchu. Napisz coś. Ty gnojo, napisz coś. No nareszcie Maciuś tutaj pokazał, że ma jaja, żeby coś powiedzieć mocnego. Moja krew. Jak krzywy. Napisz coś, napisz coś. O kurde! Otwórz, napisz coś. Napisz coś. Ciurze, napisz coś. Po angielsku. To hak? To kurwa hak. Nie, to nie hak. Zostawcie tego ducha w spokoju, on chce spokoju tutaj sobie pożyć. Nie hand. Drzwi otwarte. Już. Jeśli będzie hand, chowajcie się w kole, w kącie, wyłączcie światło i wszystko i nie gadajcie. Ale to nie był hand. Koleś ma tak słaby zasięg, że jego mikrofon padł. Real. Współczuję temu gadowi jebanemu. Ja też. Nie był hand, to był straszak. Napisz co, oddech mam. Mam oddech. Mi kuchnął. Bo nie, czy my będziemy go widzieć w tym. On mi kuchnął ducha. Get back to work! Get back to work, dog! You monkey! Get back to work, you black slave! Naprawdę, szkoda, że nie możemy wrócić do starych, dobrych czasów, gdzie były te czarne slave'y. Co brakowało im wody, a musieli pracować, bo inaczej dostawali wykark, jak nie w łeb, normalnie tym, tą chłostą normalnie.
Szkoda, że nie była z diamentu. Jaka to była? On mi chucha ducha. Głodna, głodna! Śmieszna ta gra, wasza. Prawda. And you Dexter. Real. And you Dexter. Ile mamy procent? A, nie sprawdziłem. Ja... And you Dexter. Nie ma psychy tego użyć. Nie ma psychy tego użyć. Tego. O, tego. Pod twoimi nogami. Pod twoimi nogami. Lustro. I muszę. Ej, ale tutaj jestem. Piwnica jest. Piwnica, biega. Piwnica w lustro się pokazuje. Żegnajcie, przyjaciele. O nie! No i pierdolną martwy. No i nic nie poradzisz. Ja to schodzę na to. Kolego, jak to się robi? Zostaje się wybiega. Piękne. Ale Witol jest. Złożyło mnie jak z memo Petera Griffina. To jest akurat prawdziwe też, co on powiedział. Tego ty mi rowno spowodowaliście, że mnie zjadł. Nie strzelaj. O, goliwka. Śmiesznie. To fajnie. Wiemy, że go widzicie zaraz skończy. To są te dźwięki. Weźmy tam zamknij gierki. Maciuez, a nie gierki. To nie gierka komputerowa, tylko prawdziwy człowiek. Robert Maciuś Teo. Big brain move. Koleś myśli, że jest big brainem. Bro. Czy jest? Teraz znowu odjeżdża. Nie, ten to kopy. Jak już kel. I Maciuś. I tak nie przeżyją. Zginą pod koniec odcinka. Taki mały spoiler. Idziemy do piwnicy. O, emotional damage. Taki mały jumpscare. Dawaj. Judokster, witaj bardzo serdecznie. No i co mi niby zrobisz, co? Gdzie jesteś w ogóle? Nie widzę cię. Aha. Nie. Co to za miejsce? No to nieźle. Nie zamierzam pokazywać tamtych żałosnych komentarzy, ale na sam początek wspomnę, że ich los jest już przesądzony. Ich dni policzone. A już ten zielony koleś LPS chybi się już ku swojemu upadkowi przez to, co zrobił na mój temat, więc no, oni nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, oni nie wiedzą, jaki jest ich los, jeżeli hejtują. Oni po prostu dolewają mi paliwo, tak samo jak Maciuś to zrobił w tym filmie reakcji. Albo mi będzie, albo kogoś będziecie paliwem, albo po prostu będziecie napełniani paliwem. To decyzja należy do was, chociaż i tak będziecie robić to pierwsze. Bo będziecie niedoinformowani. No. Takie jest życie i nigdy się nie zmienicie. Będziecie mi całe życie po prostu dolewać paliwo, a ja będę napędzany właśnie tym paliwem. I nie ma żadnego sposobu, żeby mi to paliwo odciąć. No. Po prostu będę coraz bardziej napędzany każdą akcją przeciwko mnie. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. Ale po prostu tak jest. Czy chcesz skończyć jak ten EUP? Nie. Ale Wiesio i ten Heller naprawdę na to pracują.
Także no, tani po prostu bilet do piekła i męczarni. I to z moich rąk. Także brawo, jesteście na dobrej drodze. Róbcie tak dalej, to źle, to dobrze się dla was to nie skończy. Także wybraliście już swoją drogę i nie ma odwrotu. To się dopiero zaczęło, się zaczyna. Ja też by nie mam na liście znajomych. I jest Kubusiek, o którym nagrywałem już. O czym mało kto pewnie pamięta. Nie zajrzeliście na jedną i trzecią część, bo tam widzę, że druga jest najpopularniejsza. To tam wejdźcie w tą drugą część i zobaczcie linki w przypiętym komentarzu i w tym drugim. To tam macie akurat link do pierwszej i trzeciej części. Albo po prostu wejdźcie w mój kanał. No. Nie dziwię się, że potwory są mądrzejsze od nich, bo to co oni odwalają, to jest po prostu już kurwa niemożliwe. Maciek sra swoim widzom do ryja, oni to jeszcze ze smakiem zjadają, rozumiecie? Jakby jak o tym pomyślisz, to ryjebanie po prostu. A oni jeszcze mówią, że filmiki są, które ośmiewają mnie samego. Są na pewno zmanipulowani przez tego Maćka i to co on wyprawia na filmach. To jest po prostu już niemożliwe. On po prostu robi tak ludziom w głowie, żeby mnie hejtowali. Po prostu... Ech, szkoda gadać. Wnioski wyciągnijcie sami. Ale to temat na inny odcinek. Chłopak zaczął niuchać. No ma nos, może niuchać. Chłopie, on wyczuje brakę na kilometr. Co robisz? Ład, ale laguje. Co jest? Przyspieszone tempo. Co to jest? Co to jest? Idziemy do ścieku. No i chłop został zajebany. Niestety, ale stety. Maciuś najczęściej ginie. Jestem przekonany na bank. Nie próbujcie mi wmawiać. I nawet nie próbujcie wmawiać innym, że te filmy są lepsze od moich, bo nie są. Po prostu nie są. Moje filmy przynajmniej mają ukrytą historię, a nie jak te. Normalnie tak wyssane z palca i chuj. No to jest akurat prawda, bo ten film akurat ma historię i to dużą. Ale debilny system i debile zgłosili i debilny system usunął, nie? I tak odzyskam ten film. Ale to też nie temat na ten odcinek. Opowiem w innych, o ile będziecie subskrybować. To wtedy nie przegapicie nic. Buś! Buś! Kubuś! Kubuś, to wysłanie. To nie jest Kubuś! To nie jest Kubuś! 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 I nic. Maciuś i Szefitek zdechli. No i wszyscy dedną. No jemu się pysk trzęsie. A ja temu Kubusiowi proponowałem właśnie, że CSGO, że najpierw boty, potem oficjalne wyszukiwanie gier. Że najpierw w ten sposób turniej, a potem deathmatch. O czym pewnie mało kto też pamięta. Chyba on mało co pamięta z tego, bo
Pewnie tak się domyśliłem, że gdzieś poszedł, ale teraz nagrał z nimi, to ja wiem. Tylko wszystko na tamtą. Jakbym miał tylko pizza. Bo tam matka szła. Matka tam szła. Tam, w tamtym korytarzu jest matka. O, tam właśnie jest matka. No, zbrodnia wojenna. Zastrzelił Kubusia. Bo czemu nie? Sorry, już nie mogłem. Już nie mogę w tym. Nie. Szybko. To ta zdarzyła się z zdrowiem. Let's get it. I chłop myślał, że przeżyje ten upadek. Jebany kretyn. Myślał, że przeżyje ten fall. Nie miał ze sobą wiaderka z wodą. Ale mniejsza. Naprawdę myślał, że przeżyje, a zdechł. Bo nie miał armora. Ale to nic nie ma wspólnego, bo to nie jest inna gra. Także no... Nie przewidział tego. Ale mógł się domyślić w najzwyczajniejszym świecie. Ale cięcia. I znowu on zdechł. To jest po prostu już chuj śmieszne. Ej, a czemu ten niupie taki... Bezpiecznie. Co za małe kurwy, no nie? No, nie mogli chociaż koktajle mołotowy wrzucić, to by się spaliły na węgiel i można byłoby je zjeść. Chociaż mogli podpalić zmarłe ciała ich kolesi, to też mogliby ich zjeść. No, za to by powstałaby reakcja łańcuchowa i cały budynek by się w końcu zapalił, ale to mniejsza. To się stało właśnie. Ty mi to mówisz, przecież wszystko widziałem. Ale okej. Ostgirl go zjadł, się już wkrócił. Prawda. Bo Kubuj dalej tam jest, ale zleciał to na Kubusie. Prawdziwe. Cóż, rzeczy już nie mamy, ale... To akurat prawdziwe to, co on mówił. Szyfitka. Kubuś. Żyjesz tam? Rzeczy już nie mamy, ale mamy szefitka. Bez kubowy, ale szefitka. Ale szefitek bez właśnie szefitka. Uważnie. Tak się dzieje, że skoczysz za wysoko i dotarłeś do backroomsów. Nieźle, chłopie. Baby toilet. Kto w ogóle lubi skibidi toilet? Kto normalny lubi? No nikt. Nikt normalny nie lubi skibidi toileta. Ja też nie. Muszę się, bo on cię zobaczy.
Ale szybko. To wszystko szybko idzie przez cięcia, jakby ktoś nie wiedział. Dziękuję. A więc już go nie zaprosić. W środku jeden masz zapasowy. A okay. Też go nie zaprosić, bo zniknąłeś do serwera, nie? Idziemy. A my sobie to mi się podoba. Nie spadnę. Nie spadnę, mam przedgrana. Nie mogę tylko stracić. Zajebał na hita. Krytyk normalnie. Prawdziwy. Speedrun. Dosłownie speedrun. O kurwa. Dobra, to gówno poszło. Nie ma mowy, żeśmy to zrobili. Ja jeszcze fitka nie ma. A czemu tego sobie na się nie dałeś? Twój jako mam. Maciuś. To jest Maciek. On ma imię. Nie jest gierką komputerową. Real. Nie. Akurat real. Od bezpieczyłem właśnie, szef i tak. Od bezpieczyłem. Czekaj, jak ja strzelam? No jeb. No i zastrzelił chłopa. No ja pierdolę. Od razu. Nie? Nie lubię cię. Kumpaj się zastrzelić, to ja też. Może bo tu nie jest sam. Już praktycznie wszystko wykorzystałem. Właściwie większość, bo aż 95% tego, co przygotowałem przez ten cały miesiąc i jeden dzień. Także trzymajcie się, do zobaczenia. I przez całe 2 godziny nagrywałem łącznie. Szykowałem ten film przez łącznie 2 godziny. Także trzymajcie się, do zobaczenia i narka. I taki super film zlikwidować. No, żebyście się wstydzili. Dobra, już coś tam zrobiłem i zobaczymy, co to będzie. Także trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego, narka.